Dzień dobry. W odcinku dzisiejszym chciałbym pokazać jeszcze jedną metodę sterowania, która opierała się będzie również na informacji o stanie wewnętrznym układu. Natomiast pokażemy sobie tym samym podstawy sterowania optymalnego i co to w ogóle znaczy, na przykładzie sterowania, które nazywa się liniowo-kwadratowe oraz obiektu nieminimalnofazowego żeby pokazać jeszcze przewagę takiego sterowania, kiedy ono może mieć przewagę, może tak lepiej powiedzieć, nad sterowaniem konwencjonalnym. I zahaczymy też dzisiaj o inną gałąź nauki, jaką jest optymalizacja i teoria optymalizacji. Na początek zrobimy sobie małe powtórzenie, co oznacza nieminimalnofazowość i po czym można poznać, że obiekt jest nieminimalnofazowy. Na przykładzie takich trzech obiektów chciałbym tutaj małe wprowadzenie do tego y, zrobić. Dany będzie zestaw trzech transmitancji ściśle właściwych, czyli G1, G2, G3. Y, ściśle właściwych, czyli o stopniu mianownika większym od stopnia licznika, co oznacza, że na pewno w przyrodzie takie obiekty mogą wystąpić, tylko różnią się one jedną konkretną rzeczą. Zaraz zobaczymy sobie na przykładzie jaką. Po pierwsze, tutaj proszę, żeby zinterpretować ich odpowiedzi skokowe i wzmocnienia statyczne. Więc może zaczniemy od rozpisywania wzmocnień statycznych i czym to w ogóle jest. Wzmocnienie statyczne to jest nic innego jak wartość sygnału odpowiedzi na skok jednostkowy w stanie ustalonym, czyli to k statyczne. Gdybyśmy chcieli rozpisać wzór, to na podstawie Stwierdzenie o wartości końcowej, czyli y w chwili nieskończonej, czyli limes przy s, e, przepraszam, nie s, tylko przy t dążącym do nieskończoności z sygnału y od t, to się równa granicy przy s dążącym do zera z s razy y od s, co już z teorii transformaty Laplace'a. Yy, może być kojarzone, natomiast jeżeli mamy odpowiedź na skok jednostkowy, to ten sygnał Y od S będzie iloczynem transmitancji oraz yy, transformaty wymuszenia, gdzie transformata skoku jednostkowego to nic innego jak 1 przez S, czyli to będzie po prostu G od S przez S jako sygnał wyjściowy. Jeżeli podstawimy w tym miejscu, to S przez które tu mnożymy, skróci się z s wynikającym z wymuszenia, czyli będziemy mieli po prostu granicę przy s dążącym do zera z transmitancji g od s. Czyli dla obiektu g1 będzie to granica przy s dążącym do zera z tej transmitancji. Jak to można łatwiej skojarzyć, jak komuś się nie chce zapamiętywać czy uczyć wyprowadzeń. Skoro za operacje dynamiczne, czyli wszelkiego rodzaju różniczkowania sygnałów odpowiadają właśnie te S -y w transmitancji, to w stanie ustalonym po prostu one nie mają na nic wpływu, ponieważ stan ustalony to jest e, sytuacja już po wszystkich procesach przejściowych. Zatem S -y po prostu tutaj nie oddziałują, więc dla transmitancji G1 to będzie 7 2, czyli 3,5. Dla transmitancji G2 wzmocnienie statyczne to będzie granica również przy S dążącym do zera z transmitancji G2 od S bezpośrednio, czyli również 7 drugich 3,5. Dla transmitancji G3 to K statyczne. To będzie także granica na podstawie wzoru ogólnego, tylko z transmitancji G3 od S i tym razem to będzie minus 7 drugich, czyli minus 3,5. Później zobaczymy, dlaczego tak to wychodzi. Tradycyjnie w obiektach zwykle tak się to składało, że w liczniku mieliśmy tylko skalar, czyli nie mieliśmy żadnej dynamiki w liczniku, i po prostu wzmocnienie statyczne to było wzmocnienie obiektu, bo tak się składała, akurat tak się składał wzór na transmitancję, że do wartości wzmocnienia ta odpowiedź dążyła. Ale kolejną częścią jest analiza odpowiedzi skokowych. No to zobaczmy sobie teraz, jeżeli. Zdefiniuję sobie transmitancję g1 jako tf od transfer function, gdzie podaję współczynniki licznika i mianownika. W liczniku mamy s, czyli 1 razy s dodać 7. W mianowniku podaję wektor współczynników, skoro mamy od s kwadrat to już o 1 więcej, czyli 1 razy s kwadrat, 3 razy s, 2, razy, 2 jako wyraz wolny. I tworzy nam się obiekt ciągły g1 o takiej transmitancji. Resztę tutaj już zdefiniowałem, żeby nie przedłużać, i sprawdźmy teraz odpowiedź skokową obiektu G1. Tak jak się można będzie spodziewać, odpowiedź skokowa musi się ustalić na wzmocnieniu statycznym, czyli dokładnie 3,5. Obiekt ma charakter inercyjny drugiego rzędu i może to sobie też sprawdźmy, ponieważ mianownik transmitancji jest taki sam dla każdego przypadku, czyli ten wielomian charakterystyczny to jest s2 plus 3s plus 2, bo różnią się one tylko licznikiem, zaraz do tego dojdziemy. Tutaj, gdybyśmy chcieli policzyć pierwiastki, to jakbyśmy policzyli sobie deltę i pierwiastki wielomianu, to dostalibyśmy, że s1 to jest. 1 S2 to jest minus 2. W postaci iloczynowej można to zapisać jako S plus 1, S plus 2. Po wymnożeniu wyjdzie dokładnie taki wielomian, i dynamika wielomianu jest, y, charakterystycznego jest w każdym przypadku taka sama, czyli mamy obiekt dwuinercyjny, bo dwa bieguny rzeczywiste, ujemne, czyli dwie różne stałe czasowe tu będą, dążymy do wartości 3,5, czyli do wzmocnienia statycznego. Natomiast sprawdźmy sobie, co się stanie dla odpowiedzi obiektu G2. W tym przypadku, tak jak to działo się dla obiektu nieminimalnofazowego, poza tym, że mamy wzmocnienie statyczne 3,5, co sobie wyznaczyliśmy, proszę spojrzeć na początek. Mamy takie charakterystyczne dla obiektów nieminimalnofazowych wybicie w stronę przeciwną niż. Już dalszy kierunek ruchu. I teraz zastanówmy się, skąd to wybicie się bierze, bo tylko tym praktycznie te dwa przebiegi się znacząco różnią. Yy, wiedząc, że transmitancja to jest stosunek wyjścia do wejścia, to wiemy, że mianownik mnoży się przez y, czyli mamy s kwadrat razy sygnał y plus 3s razy y plus 2y. To się równa minus s razy u, bo licznik mnożymy przez sterowanie plus 7 razy u. Dla postaci czasowej to będzie y bis, dodać 3 y', dodać 2y, to się równa minus u', prim, dodać 7 u. Jeżeli z transmitancji ktoś na to nie zwrócił uwagi, że tutaj jest ten minus s i jak on oddziałuje, to ten minus s wpływa na to minus u', prim, czyli obiekt reaguje ze znakiem ujemnym na zmiany sygnału sterującego. W skoku jednostkowym wiemy, że to sterowanie zmienia się tylko w chwili Początkowej, no bo skok jednostkowy wygląda w taki sposób, że tu mamy jakąś zmianę sterowania i dalej wartość 1, ta funkcja 1 od tej inaczej 1 HW Czyli, jeżeli na ten skok jednostkowy zareagowało U' w chwili pierwszej, no to skoro mamy ujemną reakcję na przyrost sterowania, no to stąd właśnie bierze się to charakterystyczne wybicie w stronę przeciwną. I sprawdźmy jeszcze sobie dla obiektu G3. Jeżeli byśmy step od G3 wykreślili, to będzie on wyglądał w taki sposób. Ta odpowiedź będzie wyglądała w taki sposób. No i teraz dlaczego? Wzmocnienie w stanie ustalonym, czyli to K statyczne, to jest minus 3,5. Więc do minus 3,5 dążymy tutaj w odpowiedzi. To się zgadza. Dlaczego tak dziwnie w przeciwną stronę? Zaraz też wyjaśnimy. I znowu ze względu na. Nie minimalno fazowość mamy te, to wybicie w stronę przeciwną, czyli w tym przypadku w górę. Gdybyśmy wypisali równanie różniczkowe tego obiektu, to ponownie zobaczylibyśmy, że różni się ono praktycznie tylko tą częścią z wymuszeniem, Czyli tutaj mamy po prostu przeciwne znaki. Zatem y, sterowanie działa w kierunku przeciwnym. Stąd też ta wartość ujemna w stanie ustalonym, Natomiast na początku obiekt reaguje ze względu na to, że tutaj jest plus S w liczniku, to pojawia się to U', czyli reaguje dodatnio na zmianę wymuszenia. Więc mamy to wybicie przeciwne i dalej już tej e, zmiany wymuszenia się kończą, ponieważ jest ono stałe i dlatego idziemy do wartości już w stanie ustalonym. I żeby nie było wątpliwości, jeszcze skąd właśnie ta nazwa, nie minimalnofazowość. Tak jak tutaj dynamika mianownika jest taka sama, to te obiekty różnią się licznikiem. Czyli pierwiastki mianownika to bieguny, pierwiastki licznika to 0. Czyli tutaj mamy 0 równe minus 7. Minus tutaj jest, poprawię, żeby był wyraźny. Albo jeszcze wyraźniejszy. Natomiast z G2 i G3 z licznika wychodzi nam pierwiastek S równe 7. I tak jak. Y Pierwiastki mianownika, czyli bieguny, odpowiadały za stabilność, niestabilność. Tak, jeżeli y, mamy niestabilne zera, czyli zera w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej, tak jak w tym przypadku, to mówimy, że te obiekty G2G3 są nieminimalno fazowe. Jeżeli wiemy już, jakie ma to, jaki ma to wpływ na odpowiedzi skokowe, wzmocnienia statyczne, to teraz przeanalizujemy sobie charakterystyki częstotliwościowe bodego, czyli parę charakterystyk modułu i fazy. I tutaj będziemy, zobaczymy sobie, skąd bierze się ta nazwa nie fazowość. Tutaj mamy charakterystyki częstotliwościowe dla każdego z tych obiektów. Zobaczmy na charakterystykę amplitudową, czyli tę górną. Tutaj są co prawda trochę inne zakresy na osi poziome, pionowej przepraszam. Tak, na poziomej zresztą, też, aczkolwiek charakterystyka modułu dla takich obiektów będzie dokładnie taka sama. Różnią się one tylko przebiegiem fazy od pulsacji, czyli tutaj dla obiektu pierwszego ten wykres zaczyna się od zera. Tutaj zaczyna się od 360 stopni, tutaj od 180. Tutaj właśnie widać efekt zwiększonej fazy dla takich obiektów. Co to dokładnie oznacza, jak to interpretować, to będzie wyjaśnione już w innym nagraniu, bo nie temu chcę poświęcić docelowo tutaj ten film. Natomiast na charakterystykach częstotliwościowych właśnie mamy ten efekt zwiększonej fazy ze względu na te zera z prawej półpłaszczyzny zmiennej zespolonej. W obiekcie drugim mamy od 360 stopni, w trzecim od 180 stopni. Wyprowadzenie tego wszystkiego będzie pokazane w jakimś innym nagraniu. Jeśli ktoś tu z oglądających będzie zainteresowany, to można zasugerować w komentarzach: jak mogę te obiekty nieminimalnofazowe rozwinąć już w poświęconym im konkretnie materiale. Jeszcze sens fizyczny nieminimalnofazowości. Może na podstawie G3 będzie to najłatwiej opisać. Przypominając sobie, jak wyglądała jego odpowiedź skokowa, no to zobaczmy. Tutaj mamy reakcję na zmianę, czyli przyrost wymuszenia, jak już określiliśmy, ale później mamy kierunek w ruch, w ruch w kierunku przeciwnym, czyli ruch w kierunku ujemnym, czyli przeciwnym do tego, co byśmy się mogli spodziewać. No, i patrząc na ten obiekt, jego równanie różniczkowe, jak i na odpowiedź, jeżeli byłby to jakiś układ ruchu postępowego, na przykład, no to najprostsze wyobrażenie to takie, że siła działa w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu, czyli można by było to symbolicznie narysować w taki sposób, że dla g3, jeżeli mamy jakieś poruszające się ciało, już pomijając to, jakie ma ono parametry, i mamy ruch tutaj, czyli przemieszczenie y. To siła F, która byłaby wymuszeniem, no to oznacza wymuszenie jako sygnał U, działa w kierunku przeciwnym i stąd też właśnie takie oznaczenia się tutaj wzięły. Nieminimalna fazowość może powodować w konwencjonalnym sterowaniu pewne problemy, co tutaj zaznaczyłem, natomiast to ostatnie pytanie, które zasygnalizowałem, może pokażemy już lepiej na konkretnym przykładzie. W kolejnej części chciałbym zatem wprowadzić do sterowania optymalnego, którym teraz za chwilę się zajmiemy, i pokrótce jedną taką metodę będę chciał tutaj pokazać dla sterowania również z użyciem zmiennych stanu. Może zacznijmy od tego, jeżeli chcielibyśmy wybrać optymalną drogę do pracy. Jeżeli ktoś korzysta z różnych aplikacji, na przykład do sprawdzenia rozkładów. Jazdy tramwajów, to tam również jest do wyboru. Jeżeli wybieramy sobie trasę, no to możemy zaznaczyć, czy chcemy się dostać na miejsce szybko, czy chcemy mieć wygodnie, czy chcemy uniknąć przesiadek. I tak samo tutaj, wybierając drogę do pracy, czy też środek komunikacji, czy ma być wygodnie, szybko, czy tanio, i w wyniku tego sobie Tę drogę optymalizujemy, czyli optymalizuje się jakąś funkcję, ale ze względu na konkretny wskaźnik jakości. Jeśli mówimy zatem, że coś jest optymalne, to musi być optymalne względem konkretnego wskaźnika. Tak samo aplikacja, jeżeli ma nam zoptymalizować trasę, to również względem wskaźnika, który wybierzemy: czy ma być szybko, bez przesiadek, czy też jak najwygodniej. Bo zwykle jest to coś kosztem czegoś, no i nie można mieć wszystkiego, więc nie ma czegoś takiego jak funkcja czy też droga optymalna ogólnie. Po prostu jest to zbyt ogólnie powiedziane. Jeżeli coś jest optymalne, to względem konkretnego wskaźnika. To był taki przykład życiowy na początku, więc musi być określony wskaźnik jakości, jak już wiemy, jeżeli chcemy coś optymalizować, bo musimy optymalizować ze względu na konkretne kryterium. I na przykład w sterowaniu konwencjonalnym PID mieliśmy całkowe wskaźniki jakości. Najpopularniejszy, czyli integral of squared error, ISE, w skrócie się to nazywa, czasem też J2, czyli całka z kwadratu uchybów w jakimś tam horyzoncie sterowania. To znaczy, że wiemy oczywiście, że chcemy wskaźnik jakości minimalizować, czyli optymalizując funkcję podcałkową szukalibyśmy sterowania, które spowoduje, że ten wskaźnik jakości będzie miał wartość minimalną. Zatem funkcją, którą byśmy optymalizowali, jest tutaj kwadrat uchybu, która jest funkcją podcałkową. Zatem szukamy sterowania, które zapewni nam to, że całka z kwadratu uchybu będzie po prostu najmniejsza i zoptymalizujemy funkcję, która jest kwadratem uchybu. Wskaźniki jakości mogą mieć różne inne formy, można tutaj na przykład dołożyć coś ze sterowaniem, czyli u do kwadratu. Wskaźnik jakości mógłby wyglądać wtedy inaczej. Na przykład, mielibyśmy jakieś J z indeksem Z, powiedzmy, tak sobie wymyśliłem. To będzie całka. Już nie tylko z kwadratu uchybu, ale często dodaje się też oprócz uchybu z jakimś parametrem Q kwadrat sterowania, czyli ograniczamy moc sygnału sterującego, więc w, ty w tym wskaźniku. Ka Uwzględniamy również karę za nadmierne sterowanie. Jeżeli chcemy oszczędzać energię, powiedzmy, nie działać na układ zbyt dużym napięciem, przy tym, żeby doprowadzić prąd do zadanej wartości, powiedzmy, czy cokolwiek, no to wprowadzamy taką karę za sterowanie do wskaźnika jakości. I wtedy optymalizujemy również ze względu na sterowanie. A ten współczynnik określa, jak wysoka ma być ta kara za sygnał sterujący. I w ten sposób dopieramy sobie wskaźnik jakości, w jakiej formie chcemy. I tak jak tutaj napisałem, możemy dorzucać również karę, za sterowanie i cokolwiek potrzebujemy. Natomiast dlaczego tutaj kwadrat się uwzględnia? Wskaźnik jakości podstawowy, często J1 oznaczany, to jest całka nie z kwadratu uchybu, ale z wartości bezwzględnej uchybu. Dlaczego nie po prostu z uchybu? Ponieważ jeżeli mamy oscylację wokół wartości zerowej, na przykład. No, to wtedy mamy sumę w jedną stronę, sumę w drugą stronę, czyli coś z plusem, coś z minusem by weszło i wskaźnik mógłby, to znaczy wskaźnik wtedy odczytałby to na poziomie zerowym, bo ten poziom wyrównał się z poziomem drugim. Stąd też musimy wprowadzać albo wartość bezwzględną, albo kwadrat. Czy wartość bezwzględna, czy kwadrat, również już w zależności od potrzeb, zwykle w zależności od tego, jakie mamy wartości, bo jeżeli. Te wartości podcałkowe będą bardzo małe, to lepiej się sprawdzi wartość bezwzględna, bo kwadrat nam je tylko jeszcze bardziej zmniejszy, ale to już w zależności zawsze od tego, co chcemy osiągnąć. Tak jak zawsze powtarzam, również na zajęciach, czyli w sterowaniu optymalnym, podsumowując, szukamy takiego sterowania, które pozwoli nam zoptymalizować wybraną funkcję celu, czyli to, co mamy we wskaźniku jakości. I pokażemy sobie tutaj sterowanie optymalne, liniowo-kwadratowe, w skrócie ono się nazywa LQ, od angielskiego Linear Quadratic. Wiem, że mój angielski jest kiepski, będę się starał poduczyć również w tym zakresie, bo wiem, że jest mi to potrzebne. Natomiast jest to gałąź z jednej strony teorii sterowania, ponieważ bazujemy na równaniach stanu, z drugiej rachunku wariancyjnego i teorii optymalizacji. Do sterowania optymalnego w tym przypadku będziemy używali modelu w postaci zmiennych stanu, czyli obiekt to jest x' równe a razy x plus b razy u, y to jest c razy x plus d razy u. Taki mamy model obiektu. I na tym będziemy bazować, bo na zmiennych stanu również to sterowanie będzie się opierało. Tutaj będziemy minimalizowali wskaźnik jakości, który nazwany jest jako J i on ma postać X transponowane razy macierz Q razy X dodać U transponowane razy macierz R razy U. Czyli jeżeli mamy wektor zmiennych stanu, wektor sterowań w ogólności, jeżeli zakładamy, że wektor w domyśle jest wektorem pionowym, to transpozycja razy wektor, to nam po prostu nic innego jak sumę kwadratów. I po to jest ten zabieg, wektor transponowany razy wektor, bo jeżeli byśmy to sobie rozpisali, powiedzmy, dla dwóch zmiennych stanu, czyli wektor x to jest x1x2, to właśnie po to się stosuje ten zabieg, x transponowany razy x, bo to jest x1x2, czyli transpozycja to jest wektor poziomy. Tutaj mamy wektor pionowy, i w wyniku mamy Sumę kwadratów. Właśnie dlatego, żeby pod całką we wskaźniku jakości nie pozostało samo gołe wyrażenie, które mogłoby spowodować wyzerowanie wskaźnika, kiedy nie powinien być on wyzerowany. Stąd też taki zapis: QIR to są jakieś macierze wag, które będą nam określały różne cechy tego sterowania. Tym się tutaj nie będziemy zajmować w tym nagraniu. Jak będzie zapotrzebowanie, to może przygotuję coś w przyszłości. Pokażemy tylko, jak to zaimplementować. W każdym razie, od tych parametrów będą zależały różne własności sterowania. Tym się tutaj nie zajmujemy. I tak jak do tej pory, poznaliśmy sobie lokowanie biegunów, czyli porównanie wielomianu tego ze dla układu zamkniętego ze sprzężeniem z wielomianem docelowym. Tak tutaj te wzmocnienia sprzężenia. Czyli sterowanie to jest, założymy sobie tym razem dla odmiany z minusem, czyli wzmocnienia sprzężenia razy x. Tutaj wektory akurat podkreśliłem i to k transponowane, bo założyłem, że wektor będzie pionowy, tak? Będzie mi to łatwiej później zapisywać. A wiemy, że wzmocnienie sprzężenia musi być poziome, co już każdy, mam nadzieję, pamięta. Także tak wygląda sygnał sterujący, którego szukamy, więc szukamy wartości k, które zapewnią nam optymalne sterowanie ze względu na taki wskaźnik, bo musi być optymalne ze względu na coś. I Q i R będą nam skalowały te sygnały x oraz wymuszeń. Czyli taka jest idea działania sterowania optymalnego, więc te sprzężenia będą wynikały tutaj z procesu optymalizacji, już nie z lokowaniem biegunów. Optymalizujemy taką funkcję. I przejdźmy sobie do zadania. Weźmiemy na tapetę obiekt G3, ponieważ na nim jest najfajniej to wszystko pokazać. La G1 sterowanie by było łatwo akurat zaprojektować, jednak tutaj ze względu na to, że jak to sobie byśmy wyobrazili, siła działa przeciwnie do kierunku ruchu, będą występowały pewne problemy. No to zobaczmy sobie. Jeżeli w Command window g3 mam, przepraszam, g3, mam już zdefiniowane, wiemy jaką ma odpowiedź skokową, no to teraz spróbujmy zrobić sobie układ zamknięty. Zrobimy to wszystko w kodzie, nie będę już symulinka tutaj odpalał. Wiemy, jak działa regulator proporcjonalny oczywiście. Z regulatorem proporcjonalnym dla obiektu, czyli tutaj g3 od s, podłączamy się do wyjścia. Wracamy torem sprzężenia zwrotnego. Tutaj to wyjście jest porównywane z wartością zadaną. Niech to będzie skok jednostkowy. I mamy jakieś wzmocnienie regulatora KP, czyli uchyb jest mnożony przez to KP, stąd się bierze sterowanie, co też mam nadzieję że już będzie jasne. I zobaczmy sobie, czy da się łatwo to sterowanie zaprojektować. Jeżeli zrobimy sobie KP równy 1 powiedzmy na początku, no to układ otwarty, co ja nazwę przez G0, to jest KP razy G3, <laughs> przepraszam, czyli obiekt wzmocniony tym wzmocnieniem, GZ, czyli układ zamknięty, to była funkcja feedback, żeby zrealizować to w kodzie, i podajemy transmitancję toru głównego, czyli G0, transmitancję toru sprzężenia, czyli 1, domyślnie to sprzężenie jest ujemne. I wychodzi nam coś takiego. Być może już po mianowniku ktoś to potrafi rozpoznać, czy to będzie stabilne, ale teraz jeszcze zobaczmy, co tutaj się stało. Licznik pozostaje bez zmian, natomiast mianownik po zamknięciu torem sprzężenia zwrotnego to jest suma wielomianów licznika i mianownika, czyli S2 3, s kwadrat plus 3s plus 2, dodać s, odjąć 7, czyli dodać s, czyli mamy plus 4s i jak odejmiemy 7, to 2 minus 7 minus 5. No ale zobaczmy sobie, jak zareaguje... Na sygnał wymuszający, czyli step od GZ, to znaczy, że jeżeli podajemy na układ zamknięty sygnał skokowy, to zachowa się on w sposób taki, jak zaraz zobaczymy. No i raczej ten układ stabilny nie będzie. Zaraz pomyślimy sobie dlaczego. Mamy bardzo duże wartości. No ale jeszcze zmienimy wzmocnienie. Kp równe powiedzmy 10. Zobaczymy, jak zmiana tego. Yy, Wzmocnienia tutaj wpłynie na to, czyli przeskalowany mamy tor główny. Tor sprzężenia to jest feedback. Znowu, być może, po mianowniku, jeżeli tam się pojawił minus, to już ktoś potrafi rozpoznać, ale step od GZ to będzie tym razem. No i również, niestety, układ będzie niestabilny. Czyli widzimy, że konwencjonalne sterowanie nie zawsze musi działać poprawnie. No a dlaczego tutaj regulator PID nie działa. Eee, P w tym przypadku. Eee, proszę zobaczyć, ze względu na początkowy kierunek ruchu, jeżeli w odpowiedzi skokowej było wybicie w górę, to mniej więcej odpowiedź tego układu wyglądała w taki sposób, czyli wybicie w górę i później dojście do wartości tu było minus 3,5 ustalonej to ze względu na to. U' prim w równaniu, później było minus 7u, czyli tak reagujemy na sygnał sterujący. I ze względu na to początkowe wybicie, regulator próbuje się dopasować do takiego przyrostu zmian. Więc jeżeli widzi, że te zmiany są w górę, no to regulator pcha cały czas w dół ten sygnał, czyli y później powoduje to niestabilność układu, ponieważ sterowanie po prostu nie, jest, nie przewidziało, że ten kierunek zmian się również zmieni, jakbyśmy to mieli tak najprościej fizycznie zinterpretować, więc dla takiego już dosyć trudnego obiektu, jeżeli potrzebowaliśmy zamodelować siłę, która działa przeciwnie do kierunku ruchu, czyli na dodatnie wymuszenie mamy ujemne zmiany w stanie yy, ujemne zmiany i stan ustalony również jest ujemny, no to niestety tutaj nie da się tego układu ustabilizować. Co by było fizycznie trudno osiągnąć, również ten regulator proporcjonalny musiałby mie mieć ujemne wzmocnienie. Teoretycznie, jeżeli sobie sami to piszemy, no to dałoby się to zrobić. Może sprawdźmy. Kp jakieś minus 10? Układ zamknięty. Jeżeli sami byśmy taki algorytm pisali, to dałoby się to zrobić. Natomiast y teraz się pojawi odpowiedź. Kokowa. Przepraszam, chwila. Bo nie zamknąłem tego układu sprzężeniem zwrotnym. GZ i tutaj step od GZ. Ok, układ nadal jest niestabilny. Ale zobaczmy sobie jeszcze jedno KP. Zmniejszymy do minus 1 na przykład. Znowu liczymy układ otwarty. Feedback. Odpowiedź układu zamkniętego i tym samym dzięki temu, że zastosowaliśmy ujemne wzmocnienie regulatora, no co w praktyce jest takie średnie, bo fizycznie byśmy mieli ciężko znowu zrealizować taki regulator, mamy jakiś uchyb ustalony oczywiście ze względu na brak całkowania w regulatorze, no ale trochę to niezgodne również z teorią, nawet jak na, na to patrzymy. Więc pokażemy sobie sterowanie, które sobie trochę łatwiej będzie w stanie z tym poradzić, i pokażemy już konkretne sterowanie liniowo-kwadratowe dla tego obiektu. Czyli yy, mamy działanie regulatora proporcjonalnego. Teraz zgodnie z poleceniem, prosiłem, żeby zapoznać się z dokumentacją i poleceniem LQR. Jeżeli sobie wyczyszczę teraz, może to, co tutaj, czyli help LQR. To jest funkcja, która realizuje to sterowanie optymalne i zobaczmy, co tutaj mamy. Jest to właśnie sterowanie liniowo-kwadratowe dla układu o konkretnych zmiennych stanu. Tutaj mamy wersję ciągłą i dyskretną, w wersji ciągłej mamy całkę, właśnie z tego, co zapisałem na slajdzie, czyli z takiej funkcji mamy tę całkę jako wskaźnik jakości, czyli x transponowany qx, u transponowany ru Dalej jeszcze mamy takie wyrażenie, które tutaj na razie również pominiemy, dla obiektu o modelu a razy x plus b razy u. Tutaj mamy formę dyskretną, czyli zamiast całki jest suma. Tym się, no i model dyskretny, przepraszam, również znany. Tym się na razie nie zajmujemy. Do funkcji podajemy, tak jak tutaj jest napisane, w tej formie to zrobimy, czyli macierze AB, na podstawie których to sobie wyznaczymy. Dalej mamy QR, czyli te macierze skalujące, n jest nie jest obligatoryjne. I tutaj zwraca nam funkcja trzy parametry. My się zajmiemy tym k, czyli wektorem wzmocnień. Yy, mamy prawo sterowania tutaj zapisane w takiej formie, gdzie U to jest minus k razy x, czyli to k będzie wynikało z optymalizacji konkretnej funkcji, którą mamy pod całką. I teraz spróbujemy sobie takie sterowanie zaprojektować. Natomiast żeby to sterowanie zaprojektować, jeżeli mamy model obiektu transmitancyjny, potrzebowalibyśmy zmiennych stanu dla tego obiektu. Czyli dalej mamy, zapoznaliśmy się z tą funkcją i mamy zaimplementować sterowanie obiektem, wyliczając programowo sprzężenie od stanu, a macierze wag przyjąć jednostkowe. Rozpiszemy sobie też analityczną postać sygnału sterującego i zaimplementujemy to sterowanie w programie. Natomiast żeby być w stanie to zrobić, potrzebujemy równań stanu dla tego obiektu. To teraz sobie takie równania stanu wyprowadzimy. Jeżeli wiemy, że transmitancja to stosunek Y do U, czyli wyjścia do wejścia, to możemy zapisać y, równanie już po przemnożeniu, czyli S kwadrat Y plus 3SY. Plus 2y, bo mianownik mnożymy przez y, a to się równa s razy u minus 7 razy u. Przechodząc na postać czasową, s jest operatorem różniczkowania, czyli potrafimy zapisać równanie różniczkowe. I teraz musimy wyznaczyć zmienne stanu. Jeżeli pojawiło się różniczkowanie sygnału wymuszającego w tym równaniu, to nie możemy bezpośrednio wprowadzić sobie zmiennych stanu. Ale musimy zastosować coś takiego jak kolejne całkowania, gdzie było przy wyznaczaniu równań stanu z transmitancji, też to u siebie omawiałem, metoda kolejnych całkowań, czy też metoda mieszana, tak się to nazywało. Polega to na tym, że wyznaczając najwyższą pochodną Y, gdybyśmy tu już wprowadzili zmienną stanu, to mielibyśmy po stronie prawej też pochodną wymuszenia, co jest niedopuszczalne, bo to jest AX plus BU, czyli muszą być tylko wymuszenia bez pochodnych. I takie równanie musimy całkować, Dopóki jakiekolwiek pochodne wymuszeń się w tym równaniu znajdą, więc tutaj mamy y', to się równa, ponieważ całkowanie na równaniu różniczkowym będzie polegało po prostu na usunięciu kropek. Jeżeli mamy y bis, no to jedna pochodna mniej po całkowaniu y', to się równa. Minus 3 razy y', było, więc jest y, ponieważ usuwamy kropkę, całkując równanie, dalej mamy plus u', czyli po całkowaniu mamy samo u. Natomiast dalej za wyrażenia, których już nie da się całkować, podstawiamy zmienną stanu, czyli dalszej części równania tutaj odpowiadać będzie plus x1. I tym samym mamy gotowy wzór na pochodną tej zmiennej, bo proszę zobaczyć, że jeżeli to równanie dolne jest całką z równania górnego, to teraz w drugą stronę różniczkując równanie na dole otrzymamy dokładnie równanie górne, czyli y' różniczka to jest ybis. Tutaj do tego. Do tej oddzielonej części mam pochodną z y u, czyli dopisane kropki. Natomiast tutaj, żeby nie pojawiły się już całki wprost w równaniu, wprowadziłem tę zmienną i po całkowaniu x1' będzie równe po prostu temu, co jest w dalszej części, czyli minus 2y dodać 7u. I mamy wzór na pierwszą zmienną. Jeżeli całkujemy to równanie, to y równa się... Tutaj skoro już nic nie stoi z kropeczką, to nic się nie da zcałkować i mamy tym samym y równa się druga zmienna, czyli x2. A pochodna tej zmiennej, jeżeli z powrotem byśmy zróżniczkowali to równanie, no to x2' będzie równe temu wszystkiemu, co powyżej, czyli minus 3y plus x1 plus u. Zapiszę, żeby było x1 najpierw, żeby był porządek, czyli x1 minus 3y dodać u. I proszę tutaj spojrzeć, że jeszcze nam przeszkadza po stronie prawej ten sygnał y, bo y nie mogą się pojawić w równaniu stanu, czyli będziemy mieli, bo mamy wprost przecież zapisane, że y to jest x 2 więc będziemy mieli, jeżeli podstawimy y równe x2, no to minus 2x2 plus 7 x1 minus 3x2 plus 7 u, przepraszam, zgubiłem minus 3x2. I plus u. I przepraszam, bo znowu widzę błąd. Tutaj zmieniłem w tym miejscu minusa na plus, ale już to poprawiam. Przepraszam, tutaj jest oczywiście minus 7u. Także niestety, ale błędu tutaj nie będzie, żeby ktoś mógł punkty zdobyć tym razem. Czyli tutaj również musi być minus, w tym miejscu również musi być minus. Właśnie coś mi nie pasowało, bo w minimalnofazowym obiekcie, w którymś miejscu, to sterowanie musi właśnie wchodzić z minusem. No i możemy zapisać postać macierzową, czyli x1', x2' będzie równe. Macierz A, którą już mam nadzieję umiemy od razu od ręki odczytać, czyli macierz A to będzie 0 minus 2, a poniżej mamy 1 minus 3 razy zmienny stanu, czyli tutaj będzie x1, x2 dodać b razy u b jest w tym przypadku wektorem, bo mamy jedno sterowanie czyli minus 7 i 1 razy u poniżej mamy y, to jest c razy x, czyli 0,1, ponieważ to jest x2 więc wektor podkreślę, plus d razy u czyli tutaj będzie 0 razy u potrzebowaliśmy model w postaci zmiennych stanów, więc musieliśmy je sobie wyznaczyć. Jeszcze spojrzę, czy gdzie już minusa nie zgubiłem, ale wydaje się ok. Wszędzie, gdzie, jest minus, gdzie miał być minus, jest minus. Mamy równania stanu, które już możemy, proszę zobaczyć, do tej funkcji podać, ponieważ funkcja potrzebuje modelu obiektu i na podstawie tego modelu, czyli macierzy AB, które tutaj sobie wyznaczyliśmy, na podstawie tego modelu jesteśmy w stanie sobie wyznaczyć już to sterowanie programowo. Czyli teraz znowu chcemy podłączyć sprzężenie od stanu do tego układu, czyli nowe sterowanie będzie miało formę jakieś minus k transponowane razy x, tak to zapisałem. To oznacza, że będziemy mieli minus jakieś k1, k2 razy zmienne stanu x1, x2. Ale też zwracałem uwagę, że samo sprzężenie od stanu, podłączenie się do zmiennych poza określoną dynamiką nie spowoduje ustalenia się sygnału na wartości dokładnie na której chcemy, żeby on się ustalił. Dlatego też musimy doprowadzić niezmienne, a uchyby tych zmiennych tutaj, i teraz pokażemy sobie też, jak to trzeba wyznaczyć. Ponieważ dokładnie dalsza część polecenia. Czyli no tutaj jest krótko zaimplementować wyznaczone sterowanie w programie. Ale sterowanie wymaga jednak uchybów zmiennych stanu. I teraz pokażemy sobie. Albo dobra, może najpierw pokażemy sobie wyznaczenie tego, co nas interesuje. Czyli jeżeli będziemy mieli zdefiniowane macierze. Zgodnie z tym, co jest w modelu, czyli zapisałem sobie macierze AB i teraz policzymy sobie te wzmocnienia sprzężeń, czyli nasz wektor k to jest LQR i podajemy kolejno do funkcji. Tutaj jeszcze to widzimy, czyli macierze AB, albo dobra, może jeszcze nie, ponieważ musimy jeszcze to Q i R zdefiniować, ale uznaliśmy, że to wszystko będzie jednostkowe. Jeżeli Q skaluje zmienne stanu, widzimy, że zmienne stanu są dwie, czyli. Q to jest macierz jednostkowa, po prostu od 2, czyli 1,001, 0, 0, 1. natomiast R to jest po prostu wartość 1, tak to sobie przyjmiemy, ponieważ sterowanie jest tutaj jedno, więc potrzebujemy, żeby wymiary się zgadzały, czyli jeżeli mamy dwuelementowy wektor stanu, no to ta macierz Q musi być 2 na 2, tutaj mamy jedno sterowanie, czyli R będzie po prostu skalarem. I teraz możemy policzyć sobie wartości sterowań. Przepraszam, wartości wzmocnień sprzężenia, funkcja LQR, gdzie podajemy AB, czyli te parametry modelu. Dalej podajemy QIR, czyli te skalowania, które przyjąłem. N sobie pominiemy, to nie jest tutaj obligatoryjne. I stąd, tak jak działała wcześniej funkcja place do lokowania biegunów, tak tutaj do optymalizacji funkcji podcałkowej mamy LQR. Przepraszam, coś chyba tak LRQ, tak to jest, jak się niewyraźnie pisze. Dostaliśmy dwa wzmocnienia z tej funkcji. Czyli jakaś jedna wartość, jakaś druga wartość. Czyli tym musimy wzmocnić nie same zmienne, ale uchyby zmiennych, żeby otrzymać sterowanie. I zaraz się tym zajmiemy, tylko teraz zobaczymy, jak te uchyby należy policzyć. A wzmocnienia dla określonej dynamiki już mamy. I teraz wartości zadane zmiennych. Zostałem specjalnie na tej samej stronie, żeby mieć model pod ręką, czyli pierwsze to było przejście na równanie stanu, teraz wartości zadane zmiennych. Jeżeli yr odreferencyjne, tak jak już konwencję stosowałem, Wiemy, że jest jedynką, bo tak sobie zadaliśmy. Ponieważ chcemy mieć jedynkę na wyjściu, no to teraz musimy się zastanowić, jak to powiązać ze zmiennymi. Ale widzimy też, że y, to co jest tutaj podkreślone, jest bezpośrednio zmienną x2. Zatem z tego wynika, że x2 referencyjne również musi być równe 1. I pierwszą zmienną już mamy. Wiemy też, jaki uchyb będzie należało tutaj doprowadzić a resztę musimy wyznaczyć ze stanu ustalonego. I teraz zastanawiając się, jakie wartości muszą być w stanie ustalonym, no to tak jak te s -y się wyłączało w transmitancji, tak w stanie ustalonym, skoro operacji dynamicznych już nie ma, no to pochodne zmiennych po prostu muszą mieć zerowe wartości. Zatem jeżeli przyrównamy sobie x1' do 0, to tam mamy minus 2x2 minus 7u, Równe 0. I proszę zobaczyć, że x2 już mamy wyliczone, bo wiemy, że to jest 1, czyli U już to referencyjne będzie równe. Po przeniesieniu to będzie minus 2 razy x2, czyli razy 1 podzielone przez 7, czyli minus 2 7. I to jest jakby zadane sterowanie, co w poprzednim materiale pokazywałem na podstawie modelu odniesienia. Zawsze wyjdzie to też w ten sposób, że będziemy mieli zestaw równań i odpowiednią liczbę niewiadomych, którą się da wyznaczyć z tego zestawu, czyli teraz brakuje nam jeszcze zmiennej pierwszej, czyli to ur również mamy wyznaczone, teraz zmienna pierwsza, no to mamy trzecie równanie, czyli x1 minus 3x2 plus u musi być równe 0. Tym samym x1 referencyjne to będzie. 3x2, czyli 3 razy 1, no to po prostu 3, i dodać, czyli odjąć, bo zmieniamy znak ureferencyjny, czyli odjąć minus 2 siódme, czyli dodać 2 siódme, i w wyniku otrzymujemy 23 siódme. I to jest wartość referencyjna zmiennej pierwszej. Tym samym mamy już wszystkie wartości zadane, wcześniej one były z modelu odniesienia. Tutaj w tej metodzie sterowania mamy te wartości z zerowania pochodnych, ponieważ wiemy, że w stanie ustalonym te pochodne muszą mieć wartości zerowe. I teraz możemy sobie zaimplementować sterowanie, co zaraz pokażemy, jak należy wykonać. Na początek tutaj mamy yy, skrypt do zasymulowania działania tego obiektu, czyli na końcu mam funkcję, która później trafia do solwera OD45, który nam rozwiąże równanie różniczkowe. Wiemy, że, albo dobra, po kolei co tutaj się dzieje, czyli liczymy dx po dt jako y, dwie zmien, pochodne zmiennych stanu, czyli na podstawie pierwszej mamy minus 2 razy x2, minus 7 razy u. Tutaj mamy x1 minus 3x2 dodać u. I tutaj jeszcze do tego wektora x zwracam sobie sterowanie, ponieważ również chcę je później zobaczyć. No i najpierw zróbmy sobie na sztywno u równy 1 i zobaczmy, jak to w tej konfiguracji zadziała. Czyli system w układzie otwartym i trochę inna forma implementacji, czyli za pomocą takiej funkcji. Przepraszam, sygnał sterujący tutaj mamy, no trochę za krótki czas pewnie podałem, bo nie pamiętam jaki był dokładnie, ale 6 załóżmy. Sygnał sterujący to nie to o co nam chodzi, ale wyjście ma postać taką jakiej byśmy oczekiwali. Dobra, może to sterowanie tutaj stąd na razie wyrzucę, bo to będzie trochę nieintuicyjne i trochę by wymagało poprawek, więc to na razie też zakomentuję. Aczkolwiek wrócę sobie do 5, na przykład nie wrócę, tylko zmienię na 5 sekund i spróbujemy zaimplementować sterowanie, czyli najpierw regulator proporcjonalny KP, powiedzmy o wzmocnieniu 1, czyli uchyb. To jest x od 2, czyli najnowszy jaki mamy, x drugi, e, przepraszam, 1 minus x2. I dalej sterowanie to jest kp razy uchyb. I tak tutaj w solwerze wyznaczamy sterowanie. Przepraszam, coś chyba pomyliłem. A już wiem, co pomyliłem. Jest teraz za dużo warunków początkowych przy dwóch zmiennych. Widzimy, że sterowanie nie ustabilizuje tego systemu, obiekt będzie niestabilny, ale spróbujemy zaimplementować to, co wyliczyliśmy wcześniej, czyli sterowanie ze sprzężeniem od stanu, które ma za zadanie optymalizować sygnał referencyjny. No to teraz spróbujemy to sobie napisać. Mamy dwa takie wzmocnienia, no to Może jeszcze raz to sobie policzymy, że. Albo dobra, nie będziemy liczyć jeszcze raz, tylko zrobimy sobie od razu przebieg sterowania. I żeby lepiej zrozumieć jeszcze jak działa, no to może rozpiszę tutaj, jeszcze raz, jak właściwie model tego obiektu w sterowaniu będzie miał wyglądać, czyli realizując sprzężenie od stanu, potrzebujemy uchybów, tak jak już zostało powiedziane, czyli. Model obiektu oczywiście się nie zmienia, więc zamiast podłączać się do wyjścia, tak jak to było wcześniej, podłączamy się do stanu i z jakimś wzmocnieniem K. Tutaj byśmy wchodzili, i to jest docelowe sterowanie obiektem, gdzie tutaj podajemy jakąś wartość zadaną, no czyli tutaj będzie skok jednostkowy, czyli tutaj plus, tutaj minus zgodnie z konwencją. No i teraz jak to będzie wyglądało? Po kolei, jak określiliśmy, sterowanie to jest minus K. Razy wektor x. Natomiast do, do realizacji już zadania sterowania, sygnał sterujący to będzie to u referencyjne minus u, jako minus k x referencyjne odjąć x. Czyli z tego wynika, bo chcemy wyznaczyć sterowanie, czyli sygnał u, to będzie u referencyjne, dodać k, jak to uporządkujemy x referencyjne odjąć x, czyli sygnał sterujący to będzie sterowanie referencyjne dodać, jak to rozpiszemy, no to dokładniej tutaj k transponowane w takiej konwencji, jeżeli już się tego będę miał trzymać, czyli wartości wzmocnień k1, k2 i każde z tych wzmocnień będzie skalowało uchyb zmiennej stanu, czyli x1r odjąć x1, x2 referencyjne odjąć x2. I to jest wzór na optymalny sygnał sterujący. Czyli tak będzie wyglądało optymalne sterowanie. I może to rozpiszemy sobie ręcznie, żeby zrozumieć. Oj, przepraszam, chyba się nie przygotowałem dostatecznie, ale już teraz będzie ok, czyli optymalne sterowanie, jeżeli wyszły nam wartości k, takie jak tutaj, czyli To się równa. Zatem wektor k to jest wektor tych dwóch wartości, czyli minus 1,0035. Mam nadzieję, że taka dokładność wystarczy. To jest 0,1366. Wracając do modelu obiektu, który wyznaczyliśmy, ureferencyjne to jest minus 2,7, czyli na początku tego sygnału sterującego będziemy mieli minus 2,7. dodać k1 razy ten uchyb pierwszej zmiennej, czyli minus 1,0035 pomnożone przez uchyb pierwszej zmiennej, to jest wartość zadana minus mierzona, czyli 1 odjąć x1 i dalej mamy plus k2 razy uchyb zmiennej drugiej, czyli k2 razy ta różnica to będzie 0,1366, a uchyb zmiennej drugiej, na podstawie tego, co wyliczyliśmy wcześniej, to będzie wartość zadana, czyli 23,7 minus wartość mierzona, czyli tutaj będziemy mieli 23,7 odjąć x2. I proszę zobaczyć, że teraz to optymalne sterowanie, które często w optymalizacji zaznacza się takim U z gwiazdką, jak się szuka tego sterowania optymalnego. Składało się będzie teraz, będzie zależało praktycznie tylko od zmiennych stanu, tylko z optymalizacji po drodze i z wartości y, tych zadanych wyszły nam jakieś stałe współczynniki w tym sterowaniu. I zobaczymy sobie teraz, czy rzeczywiście to y, zadziała. Jeżeli to zapiszemy do skryptu naszego, czyli sterowanie modyfikujemy. Teraz już nie liczymy żadnego uchybu, bo to już mamy załatwione wcześniej. Tak, żeby dostać dokładnie to równanie, czyli minus 2,7, tu gdzie się da ułamek zwykły, to będzie prościej. Minus 1,0035 pomnożone przez 1 minus x od 1, czyli ta zmienna pierwsza. I dodać 0,1366 pomnożone przez uchyb zmiennej drugiej, czyli 237, odjąć x od 2. Zamykamy nawias. Mamy całe sterowanie i zobaczymy, czy rzeczywiście takie sterowanie pozwoli doprowadzić nam wyjście do wartości zadanej, czyli czy ustabilizuje się to na jedynce. Jak uruchomimy program, to gdzieś się chyba pomyliłem po drodze, przepraszam. Oczywiście, że się pomyliłem. Bardzo przepraszam, ponieważ oczywiście pomyliłem wartości zadane zmiennych. Już poprawiam. Ponieważ proszę zobaczyć, że dla x1 przyjąłem wartość zadaną 1, dla x2 23,7, a powinno być dokładnie na odwrót. Teraz już jest w porządku, dlatego warto sprawdzać też symulacyjnie, zawsze przed uruchomieniem jeżeli zamienię tutaj te wartości w sterowaniu, czyli tutaj będziemy mieli 23,7, wartość zadaną, tutaj wartość zadaną przyjmiemy jako 1, to zobaczymy sobie sterowanie. Mamy również to wybicie w dół, może wystarczył 3 sekundy, będzie trochę lepiej widać. Mamy również to wybicie w dół na początku, natomiast widzimy, że wartość sygnału ustala się dokładnie na jedynce, czyli... Yy, dla poszczególnych zmiennych stanu mamy osiągnięte tej ich wartości zadane, które pokazałem też jak wyznaczyć, czyli yy, mamy z jakimś tam wybiciem, dla obiektu nieminimalnofazowego tego się nie da uniknąć ze względu na jego własności, yy, dojście do stanu ustalonego równego 1, czyli tak jak sobie założyliśmy. Czyli tutaj musiałem wartości zadane zmodyfikować, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. I widzimy, że sygnał sterujący optymalny ma konkretną postać, czyli będzie to to U z gwiazdką, co można sobie oznaczyć jako sterowanie optymalne. Tym samym, tak to będzie zrobić sensowniej, tutaj sobie policzyłem ręcznie ten optymalny sygnał sterujący, czyli z takimi współczynnikami, jak tutaj mamy, w każdej chwili, na podstawie zmiennej stanu pierwszej, na podstawie zmiennej stanu drugiej, wygląda on w taki sposób, że. Jeszcze chwileczkę tylko. O, już mam do porównania. Że widzimy, że na początku działamy z jakąś wartością minus 3,5, później dochodzimy do stanu ustalonego, i ten stan ustalony dla sygnału sterującego. Będzie wynosił minus 0,28, około 29, co jak sprawdzimy, będzie równe temu, co wyznaczyliśmy, czyli minus 2,7. Gdybyśmy sobie to oznaczyli. I z tego wynika również, że te uchyby po prostu się zerują, bo jeżeli sterowanie później zależy od uchybów zmiennych, to uchyb zmiennej pierwszej, uchyb zmiennej drugiej, jeżeli będą zerowe, no to zostanie tylko ta wartość stała, czyli minus 2 siódme. I to oznacza, że taka wartość sygnału sterującego jest potrzebna, żeby utrzymywać cały czas na wartości, którą sobie zadamy, to wyjście układu. I tym sposobem mamy zaimplementowane sterowanie optymalne Takim obiektem. Więc wyniki symulacji też już oceniliśmy. No i ostatnia kropka, którą tutaj zaznaczyłem, ponieważ w praktyce jest to istotne. Sterowanie w taki sposób najłatwiej się nauczyć, aczkolwiek w praktyce nie zawsze mamy dostępność pomiarową zmiennych stanów, więc te zmienne stanu pochodziłyby z obserwatora, czy też jakiegokolwiek estymatora, które też mam tutaj w różnych materiałach omówione. Obserwator stanu, czy filtr Kalmana. Także. Zapraszam również do dalszej lektury, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jako ostatnie zagadnienie to już będzie raczej, proszę traktować to jako nadprogramowe, aczkolwiek chciałbym przedstawić dla zainteresowanych, jak rachunkowo można sobie wyznaczyć to optymalne sterowanie. Tutaj zakładamy, że sterowanie jest skalarem, ponieważ obiekt posiadał jeden sygnał sterujący, gdzie w ogólnym wzorze może to być wektor sterowań, czyli sterowanie jest skalarem, i tak samo to, ta macierz R sprowadzi się tutaj do jednego współczynnika, czyli do tego jakiegoś Q z indeksem U, które powoduje skalowanie sterowania. I dane tutaj będą funkcje. Na podstawie obiektu możemy napisać, że Funkcja m, przejścia, tak się to fachowo nazywa, to jest a razy x plus b razy u. Funkcja przejścia to jest nic innego jak to, co mamy z modelu obiektu, gdzie wyliczamy x', czyli x'ax x plus bu. I to sobie nazwaliśmy po prostu literką f, ponieważ później będzie nam to potrzebne w pewnym momencie do obliczeń. Czyli mamy tę funkcję ax plus bu kolejna funkcja to jest F0 tak to zostało oznaczone to jest ta funkcja podcałkowa czyli to co będziemy tak de facto minimalizować czyli x transponowany razy q razy x plus q razy u kwadrat ponieważ tutaj w wektorach to się robi transponowany razy wektor w skalarze po prostu podnosimy do kwadratu więc mamy dwie takie funkcje Szukamy sterowania optymalnego, które będzie stanowiło takie sprzężenie od stanu. Teraz, dla zainteresowanych, pokażemy sobie, w jaki sposób to można rachunkowo wyznaczyć. Aczkolwiek to już no, raczej rzeczywiście dla zainteresowanych, ponieważ rachunkowo to jest rzeczywiście trochę skomplikowane. Taka funkcja podcałkowa w optymalizacji często nazywa się funkcjonałem. Tak nawiasem mówiąc. Tym samym będę też się starał unikać tutaj mocno fachowych określeń, ale pokażę tak, jak to działa rachunkowo również. Czyli tak wygląda funkcja podcałkowa. Gdyby ktoś chciał się w to zagłębić, to tutaj na podstawie zasady minimum dla układów ciągłych pana Pontryagina, który to ułożył to rozwiązanie będzie się odbywało. Na początku należy wyznaczyć coś takiego jak hamiltonian. To jest taka specjalna macierz oznaczana literą h, i będzie się on składał z funkcji tej f0, czyli funkcji podcałkowej. I oprócz tego będziemy mieli funkcję tę z modelu, transponowaną pomnożoną przez coś, co oznacza jako p. Nazywa się to fachowo wektorem zmiennych. Sprzężonych. Jest to odpowiednik mnożników Lagrange'a. Tak hasłowo, gdyby ktoś był zainteresowany, gdzie się trzeba w to zagłębić. Natomiast wypisując już docelową postać, f0 to jest to, co pod całką, czyli to będzie to x transponowane qx, dodać q jakieś z indeksem u, razy u do kwadratu. Dalej mamy dodać f razy p. F to jest model obiektu, czyli a razy x dodać b razy u. u jest skalarem, więc go nie podkreślam. I to wszystko razy wektor zmiennych sprzężonych, p. Tak po prostu wynika z tej reguły rozwiązywania zadań. I teraz, jeżeli to byśmy dalej rozpisali, to mielibyśmy x transponowane razy q razy x. Dodać to q skalujące razy u do kwadratu i dodać po wymnożeniu drugiego nawiasu, będziemy mieli. Yy, przepraszam, jeszcze transpozycję zgubiłem w tym miejscu, czyli będziemy mieli a razy x transpozycja razy p. I dodać. B transponowane razy P. Skoro U jest skalarem, to mogę go wyciągnąć na sam koniec i w obliczeniach macierzowych nic to nam nie zmieni. Teraz kolejna rzecz, jaka wynika z tej reguły, to pochodna wektora P musi spełniać warunek taki. że będzie to pochodna hamiltonianu cząstkowa po wektorze x. Jeżeli to zróżniczkujemy, to wyjdzie nam wynik minus -2q razy wektor x i minus a transponowany razy wektor x. E, przepraszam, nie wektor x, tylko tutaj przy a transponowanym, ponieważ stąd było Yy, przepraszam, podkreślenie, jeszcze x razy x transponowane, czyli tak jak byłaby to zmienna do kwadratu, i dlatego tutaj mamy minus 2 razy q i jeszcze razy x, a minus wynika tutaj z, ujemnego, z ujemnej pochodnej cząstkowej. Tutaj mamy a transponowane razy ta zmienna razy p, czyli zostanie nam, przepraszam, tutaj nie x. Tak, sam się tym na co dzień nie zajmuję, więc mogą się głupie błędy pojawiać, czyli a transponowane razy P, bo to jest wszystko co przed tym x stoi. Wiemy, że sygnał sterujący ma za zadanie minimalizację tego hamiltonianu, zatem pochodna cząstkowa tego hamiltonianu po sygnale sterującym z kolei musi być równa 0. Żeby ta pochodna była równa 0, to jak zróżniczkujemy go po sygnale sterującym, to dostaniemy no w pierwszym miejscu mamy tutaj, czyli 2 razy QU razy U, pochodna cząstkowa. W drugim miejscu mamy plus B, transponowane razy P. P jest wektorem, więc już podkreślone. B jest macierzą, no w tym przypadku też wektorem, czyli skoro jest to wektor pionowy, no to trzeba było transponować, żeby otrzymać skalar w wyniku. Całe to wyrażenie musi być zerowe, czyli... Tutaj mamy 0. Z tego chcemy wyznaczyć sterowanie, ponieważ szukamy sterowania optymalnego, czyli ten sygnał sterujący U to będzie ze znakiem minus. Na pewno to wszystko podzielimy przez dwa razy współczynnik i dalej mamy B transponowane razy P. I to był warunek konieczny na ekstremalizację tego hamiltonianu, czyli na jego tutaj minimalizację, bo chcemy minimalizować wskaźnik. Z warunku dostatecznego to był konieczny. Jeszcze pokażemy jak sprawdzić czy rzeczywiście jest to minimum. Teraz szukamy drugiej pochodnej tego hamiltonianu po sygnale sterującym, czyli delta u kwadrat. Stąd czyli jak to wyrażenie jeszcze raz zróżniczkujemy, to dostaniemy 2Q, jeżeli to jest większe od zera, co tutaj jest warunkiem dostatecznym. Jeżeli to jest większe od zera to znaczy, że odnaleźliśmy minimum. Tak małą powtórkę, gdybyśmy mieli zrobić, to jeżeli druga pochodna jest dodatnia, to znaczy, że pierwsza pochodna była rosnąca, czyli może to rekurencyjnie wyjaśniłbym. Skoro druga pochodna jest większa od zera, to znaczy, że pierwsza pochodna była dodatnia, czyli przechodziła przez zero w kierunku dodatnim, to oznacza, że musieliśmy znaleźć minimum tej podstawowej funkcji. Ponieważ z wartości ujemnych pochodnej, czyli funkcja malejąca, przechodzimy na wartości, tutaj mamy to 0, przechodzimy na wartości dodatnie, czyli funkcja jest rosnąca, jeżeli dodatnia pochodna. No a to, że w takim kierunku tu przeszliśmy, decyduje druga pochodna, która jest większa od 0, czyli ma wartość stałą, czyli pierwsza pochodna była cały czas rosnąca, stąd wiemy, że mamy minimum. Ale to już wyższa teoria optymalizacji. Proszę zwrócić uwagę tylko, że mamy tutaj zależność sygnału sterującego U od tej zmiennej P. Natomiast potrzebujemy zależności do, od X. No to musimy brnąć w to niestety dalej, ponieważ to jeszcze nie jest gotowe sprzężenie od stanu. Natomiast dalej, jak sobie zobaczymy, czego będziemy potrzebować. Mamy wyprowadzoną pochodną i sygnał sterujący w zależności od P, no to musielibyśmy jeszcze jakoś P uzależnić od X, czyli te dwa wektory. No bo P to jest coś, co my wirtualnie tutaj dołożyliśmy sobie tak naprawdę. Jeżeli byśmy rozpisali, że X' to jest A razy X, przepraszam, A razy podkreślony X plus B razy U. To dalej możemy zapisać, że to jest A razy x, i na podstawie tego, co wyprowadziliśmy sobie wcześniej, to będzie minus B transponowane przez 2Q z indeksem U razy sygnał U, czyli już konkre... przepraszam, nie sygnał U, tylko sygnał P, oczywiście, czyli już konkretna wartość sterowania w zależności od tego P. I zgubiłem jeszcze b, bo to jest b razy sterowanie, gdzie sterowanie to jest ta cała wartość, czyli b razy b transponowane, bo to odtąd to jest nic innego jak sterowanie, które wyznaczyliśmy. Dobra, teraz jest ok, przepraszam za pomyłkę. Natomiast wiemy też, że to p prime to jest minus 2 q razy x. Minus a transponowane razy p. Przez co możemy zapisać teraz to w formie wektorowo-macierzowej, czyli pochodne stanu i ten wektor dołączony w pochodnych, to będzie równe. Coś razy i te same wektory, tylko już bez pochodnych, czyli x oraz p. Więc tutaj mamy a razy x minus B, B transponowane podzielone przez 2 razy Q i to wszystko razy P. Tutaj mamy minus 2 Q razy X minus A transponowane razy P. I żeby znaleźć odpowiedni stosunek, czyli wektor P, to się równa, no, i nazwijmy to sobie powiedzmy jakieś g razy x. Gdzie g to jest macierz łącząca te dwa wektory. Tym samym również pochodna tego p to będzie g razy pochodna wektora x. g zostaje tą samą macierzą, złożoną z jakichś skalarów. I na podstawie dwóch równań można zapisać z kolei, że x' to będzie a odjąć. B razy B transponowane podzielone przez 2 QU i to wszystko jeszcze razy to G, żeby uzależnić P od X, czyli to wszystko będzie razy X. Z drugiego równania będziemy mieli, że P przepraszam p prime to jest na pewno będziemy mieli minus 2 Q i minus A transponowane razy G. Do uzależnienia p od x, że możemy to wszystko już zapisać, co za nawiasem jako x. Natomiast jeszcze będziemy potrzebowali trzeciego równania, i jeżeli zapiszemy sobie od drugiej strony, że p, trans, co jest tą transpozycją, p' to jest g razy x'. Czyli można zapisać znowu, że to jest g, a x' mamy przecież w tym miejscu wyznaczony, czyli a minus b, b transponowane, podzielone przez 2 qu. I jeszcze raz razy g, i to wszystko razy x. Więc g można wymnożyć przez wszystko, co jest w środku. I teraz, jeżeli te dwa równania odjęlibyśmy od siebie stronami. Czyli to wyrażenie od tego wyrażenia byśmy odjęli stronami, to dostaniemy stąd. PPP' z x'ami się zredukują wtedy, i dostaniemy, że. G razy A. Dodać A transponowane razy G. Czyli to wyrażenie teraz z tym wyrażeniem odejmuje to górne, czyli. Wszystko dodaję. Dalej mamy minus y, minus G razy B, żeby to lepiej wyglądało G razy B, później mamy 1 przez 2 Q i dalej mamy B transponowane razy G. I zostało nam jeszcze dodać 2Q. i wiemy, że to musi się równać 0. To jest tak zwane równanie Riccatiego. I tego już może nie będę wyprowadzał do końca, ale z tego równania moglibyśmy wyznaczyć tę macierz G, która by wiązała poszczególne wartości. Jeżeli z tego równania byśmy wyznaczyli macierz G, to możemy zapisać kolejną postać a mianowicie sygnał U, już to co mówiłem, że oznacza się często gwiazdką, więc też zapiszę ten sygnał U jako oznaczenie gwiazdką, czyli wracając do formy wcześniejszej, gdzie mieliśmy zależność od tego sterowania, od P, gdzie chcemy zależność od X. Jeżeli wiemy, jak wyznaczyć to G, które. Było później, możemy zapisać, że to jest to, co było na poprzednim slajdzie, czyli minus 1 przez 2 QU. Razy było dalej betransponowane i dalej było razy e, P, ale wiemy, że P to jest GX, więc dalej zapiszemy razy G i razy X. I tak przyjemnie by należało wyznaczyć ten optymalny sygnał sterujący. I teraz znowu macierz stanu zmieniłaby się w, konkretnym, w konkretny sposób. Także układ zamknięty, jeżeli podstawilibyśmy sobie sterowanie do tego, jeżeli podstawilibyśmy sterowanie x' równe a razy x plus b razy u, czyli to dla ścisłości już podkreślę, i jeżeli byśmy podstawili to sterowanie optymalne, to Tutaj mielibyśmy x prime jest równe a razy x dodać b razy u. I to u to jest nic innego niż wektor wzmocnień sprzężenia razy x, tylko że stąd. Co tutaj wypisałem, te konkretne wartości k byśmy mogli poszukać. Czyli tutaj mamy minus k transponowane, bo to jest wektor wzmocnień, razy x. Więc układ zamknięty byłby dany równaniem a odjąć b razy k transponowane razy x. I to by była ta nowa macierz stanu. A to, co tutaj zapisałem, to układ. Zamknięty. Oczywiście wiemy, że aby dało się oddziaływać na te wszystkie zmienne stanu, to układ musi być również sterowalny, bo inaczej tego sterowania by się po prostu nie dało wykonać. Ale chciałem przedstawić skąd się to bierze rachunkowo. Tak jak ostatnio było lokowanie wartości własnych, tak tutaj mamy w tym przypadku optymalizację, i pokazałem też ręcznie, jak wyznaczyć to optymalne sterowanie. Więc myślę, że tutaj temat już wyczerpałem. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, być może kiedyś pomyślę o jakimś nagraniu dotyczącym sterowania optymalnego i bardziej to rozwinę. Mam nadzieję, że tutaj się udało pokazać, jaka jest idea, gdzie to może się przydać. W komentarzach oczywiście można pisać. Zachęcam również do wpisania uwag, czy też co na przyszłość mógłbym przygotować. W każdym razie na ten moment ja myślę, że temat wyczerpałem. Za uwagę bardzo dziękuję tym, którzy wytrwali aż do końca. Życzę miłego dnia, wieczoru, w zależności od pory, jaka jest obecnie, i do zobaczenia.